utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. List do Tytusa, 1:16. Kto mówi, znam Boga, posiada wielką odpowiedzialność, ponieważ tym samym mówi, wiem, że On jest moim Stwórcą, który ukształtował moje życie oraz wszystkie Jego możliwości, który w każdej chwili może mi je odebrać i kiedyś też tak uczyni. On ma autorytet nade mną i może decydować o moim losie, ponieważ jest Bogiem. Wszystko, co czyni, jest prawe i dobre. A ja to przyjmuję. Jako Bóg i Stwórca słusznie ode mnie wymaga odpowiedzialności za moje czyny. On decyduje o tym, co dobre i złe, a mi podarował sumienie. Niezmienne wyznaczniki dobra i zła ustalił w swoim słowie, Biblii. Piękne i słuszne słowa, jednak nie wystarczy tylko je wypowiadać i wiedzieć, że Bóg istnieje. Zupełnie przeciwnie, dopiero czyny mogą pokazać, czy ktoś rzeczywiście zna Boga. Jeśli nie chcemy zapierać się Boga poprzez nasze uczynki, nasze życie musi się zgadzać z tym, co Biblia mówi nam o samym Bogu i Jego woli. Czy powinniśmy zatem ze strachu odłożyć myśl o Bogu na potem? W żadnym wypadku byłoby to zupełnie niewłaściwe. Bóg w swej miłości chce objawić się tym, którzy pragną Go poznać. Kto naprawdę zna świętego Boga, ten wie, że Bóg nie może pogodzić się z grzechem ani go tolerować. Wie również, iż Bóg w swej łasce zwraca się do każdego, kto uzna przed Nim swoją winę i będzie do Niego wołał o pomoc. Bóg oferuje każdemu przebaczenie w Panu Jezusie, a kto w Niego uwierzy, pozna Bożą miłość. Doświadczy, że Bóg przebacza winy, a potem przeżywać będzie Jego cudowne prowadzenie w życiu na co dzień. Taki człowiek odtąd będzie rozpoznawalny jako chrześcijanin przez swoje życie i postępowanie.